Cześć, witajcie, z tej strony Jako. witam was w kolejnym odcinku Goal United Moi drodzy, poprzedni odcinek został tak, tak samo świetnie przyjęty jak poprzedni, dlatego Tak jak powiedziałem, nagrywam dzisiejszy po to, żeby pokazać wam jak yy, wypadł mój pierwszy mecz ligowy oraz e, opowiem jeszcze troszkę o trenowaniu zawodników No to ale zaczynamy od tego co jest właśnie tutaj chyba najważniejsze Bo ten właśnie mówiłem, że, e, że rozegram. Wygrałem 2-0 mecz w, w, Chyba wydaje mi się przeważałem w większości, także bardzo się cieszę Strzelił dwie bramki mi właśnie Wałerowski e, Który ma 13 bramkostrzelności, jest gorliwy, 19 lat Bardzo, bardzo liczę, że on naprawdę się dobrze rozwinie e, Tutaj m, nasza 22-ka niestety nie udało mu się strzelić, popularny 19 lat tak samo, 11 bramkostrzelności Ale to dopiero chyba przed nimi wielka kariera Zobaczymy jak wyglądał sam przebieg meczu Jak widzicie tu bardziej jest na czerwono Niż na niebiesko Większość akcji była przeprowadzana właśnie z naszej strony bardzo mi się podobało na prawym skrzydle, nie, nie, nie nadświetlany przez nikogo, Kurecki rozpoczyna ofensywę, Kurecki podaje do pisaronek, próbuje uderzyć z pierwszej piłki, ale to co zrobi miałoby szansę stać się hitem, w śmiechu warte. Takie właśnie wstawki są często spotykane w golu United i to na pewno się przekonacie, jeżeli będziecie oglądać swoje, jeżeli będziecie oglądać właśnie, co, jak będziecie oglądać właśnie transmisję z tych meczy. Dobra, no to to Wam pokazałem na tyle, teraz przejdziemy do smy mojej drużyny, w której jest właśnie bardzo ciekawy apropos talentów. Zacznijmy właśnie od talentów. Jak widzicie ten Wałerowski, który strzelił dwie bramki, odkryłem u niego talent. Odkryłem u niego talent łowca bramek, na razie jest odkryty na 40%. Zacznę od tego, co, co to są te talenty. Talenty to, jak widzieliście może w pierwszym moim odcinku, uruchomił się taki jeden podczas akcji. One są tak jakby losowo czasem wybierane, oczywiście ich może być maksymalnie jakby pięć. I one podczas właśnie transmisji Nagle się To się nazywa u u u uaktywnienie talentu No i tutaj obok... Załóżmy minutę podanej pojawia się talent i kto go użył. No i wtedy zależy od talentu, oczywiście. Albo udaje się super strzał, albo gol, albo super dośrodkowanie, albo super wolny. Wszystko zależy od talentu. No i ja akurat trafiłem, bo to, to są losowo przydzielane i nie miałem pojęcia, jaki talent będzie miał, załóżmy, Wałerowski Trafiłem na łowce bramek, który jest jak na napastnika bardzo dobre wydaje mi się. No i właśnie go rozwijam A jak załóżmy dodać właśnie do niego. Odkryć mu talent. Jak odkryć mu talent? Moi drodzy, używamy karty. Nie wiem, czy Wy też to mieliście, ale ja miałem kartę slot talentu. Slot talentu daje właśnie to, że. Bo nie pamiętam, w której parce się to otrzymało, że aplikujemy tą kartę i pojawia się właśnie jeden z tych. Ale jeżeli zaaplikujemy ten slot talentu, to on jest jakby taki przeźroczysty i jest wytrenowany na 0% wtedy. Więc co trzeba zrobić, żeby go zwiększyć, jakby polepszyć i musi dojść do 100%? Wtedy on, jakby się staje aktywny i jest możliwe, że zostanie użyty w meczu. Jeżeli jest niewytrenowany, nawet jeżeli jest 80%, bo to to 120%. To jest nie ma szans, żeby został aktywny. Dlatego musi być w 100% wytrenowany No ale zapytacie się jak to zrobić, bo nigdzie nie ma tutaj takiej opcji Więc przechodzimy do treningu Już Wam pokazuję, tutaj jak widzicie przeszło mi trochę I są dwie metody Po pierwsze metoda, która o 20% w górę po każdym treningu podwyższa załóżmy, Podwyższał 20% rozwinięcie talentu jest właśnie w ogólnych, na koniec dnia, trening talentu się daje. Tutaj macie, jak widzicie, jeden. Ja mam obecnie 40% wytrenowane. To tutaj dało mi 20%, ale ja jeszcze użyłem karty, która właśnie wygląda tutaj. ta, o, już jej nie mam. Ale to jest ta karta, talent, jednogwiazdkowego talentu i to mi właśnie wzrosło o 20% Jutro z samego rana plus 2 dostanę do talentu, czyli plus 40%, będę już miał 80% go rozwinięty Bo akurat warto używać kart, jeżeli się je ma, ja nie nie kupowałem tylko samej tej e, paczce lojalnościowej I tej potem drugiej jeszcze dostałem startowej, także e, pokorzystam z tego I potem w, ostatniego e, o 20 wytrenuję do 22, To jest bodajże trening, jeżeli się nie mylę to wytrenuje ostatnie 20%. Będę miał wtedy na 100% rozwinięty, także jutro już powinienem mieć go wytrenowanego. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, ale nie widzę chyba przeszkód. Tutaj, no i to jest właśnie całkiem spoko, bo to może pomagać. Jeżeli zobaczycie nam zespoły, na przykład tutaj odpisał mi właśnie też, on będzie służył mi przykładem, bo jest naprawdę Jarek tutaj. Zobaczmy, jest chyba silniejszy w moich znajomych i popatrzcie na jego tutaj. Mam na przykład talent dośrodkowania ma to obrońca, co nie jest najlepsze, ale mogę się. On był. On był właśnie pomocnikiem. Został zmieniony, został zmieniony na obrońcę 7-2, nie mam pojęcia czemu, to właśnie na pewno będzie. To jest na pewno zamierzony zabieg przez. Jakby cię nazywać? Jarka. Eee, tak, a tutaj mamy na przykład napastnika, który ma głową wytrenowane trzy talenty Jakby maksymalnie mówię jest 5%, no ale są wytrenowane w 100%. Nie ma tu żadnego niewytrenowanego, jak widzicie każdy tutaj jest wolny eee, Jest już taka kreatywność, to się chyba pomocnikom najbardziej przydaje eee, Żelazna kondycja to też jest naprawdę niezłe, to wtedy po prostu nie traci tej kondycji eee, karne, to jest najlepiej dla napastników Dribbling pomocnicy wydaje mi się eee, całkiem nieźle Oczywiście pogromca jedenastek to tylko dla bramkarzy, jeszcze jest refleks dla bramkarzy Szukam, czy jest tu jeszcze coś innego. O, tutaj mamy przegląd gry dla bramkarzy, czyli dobrze rozpoczyna grę, na przykład, tak mi się wydaje. I no tak więcej tutaj nie mamy. No i właśnie tak to wszystko wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie slotów talentów, to oczywiście Was zapraszam. Potem teraz, znaczy teraz przechodzimy jeszcze do stadionu, zobaczmy sobie na stadion, co tutaj się dzieje. Po pierwsze, wybudowałem klinikę za 350 tysięcy, co chyba nie było dobrą decyzją. Ponieważ powiem Wam tak, jeżeli możecie, to wstrzymajcie się z budową kliniki. Ona nie jest aż tak potrzebna, bo to jest lekarz. Co prawda, jeżeli traficie na kontuzję, no to no będzie problem, ale póki utrzymacie świeżość swojej piłkarzy na dobrym poziomie, to może tak, tak często się to nie, nie, nie zdarzać. Natomiast jeżeli możecie, to od razu wybudujcie bazę treningową, która u mnie się teraz robi. Jest to miejsce do treningów. Miejsce do treningów odblokuje Wam, o ile się nie mylę. Tak, drugi slot treningu, dobrze pamiętałem, czyli po prostu odblokujecie to, no i wtedy będziecie mogli właśnie lepiej trenować. Ja obecnie robię tak, że pierwsze trenuję bramką strzelność 1 na 1 a potem na zmianę, a potem będę trenował więcej tego plus to, i więcej tego plus to. No zależy, jak to co dwa dni chyba będę to zmieniał, nie wiem, jak jest też dokładnie najlepiej. polecam wam strasznie forum na głównej stronie Gol United. Możecie się wejść na forum, tam jest taki odnośnik, zalogować się jak z pasami do samej gry, no i wtedy możecie tam jest strasznie dużo informacji, strasznie podobne. Pamiętam, przy. Siedziałem raz tam strasznie długo czytając, co jest najlepsze, e, i naprawdę pomaga. No, juniorów i transfery jeszcze mamy na zablokowane. Ja chyba się pomyliłem przy jednej z odpowiedzi, za co Was serdecznie przepraszam. Transfery odblokują się dopiero na dziesiątym e, e, poziomie. Ja mam ósmy obecnie, ale też te, tych transferów dosiły siły 2 1 tych z tymi transferami trzeba ostrożnie, bo to naprawdę może nieźle kasy zjeść, że tak to ujmę, a piłkarzy może na tych nieźle wyszkolić. Mówię, najważniejsze obecnie jest, żeby zabrać sobie drugi to i to nie wiem, czy nam nie pozwoli zatrudnić asystenta trenera. Asystenta trenera, który tutaj nie wiem, czy tak, mam dwóch asystentów trenerów. O, czekajcie. Nie, to halę treningową, czyli jeszcze większe, kurczę, no ne, Najbardziej właśnie asystent trenera jest odpowiedzialny to, Bo wydawać się może, że to trener odpowiedzialny jest za trening, tak właśnie nie jest To asystent trenera odpowiada właśnie za efekty treningu, zależy od swoich Tak, dokładnie, efekty treningu, czyli jak załóżmy rośnie Wam zawodnik Czy ma więcej, czy mniej dostaje To on właśnie to wszystko sprawdza, sprawuje pierwsze nad tym A trener dodaje tylko do umiejętności w samym meczu to Znaczy do procentów lepszych pozycji w meczu, więc on nie jest aż tak potrzebny jak asystent trenera Asystent trenera moim zdaniem powinien być zawsze najlepszy. Jak widzicie, udało mi się zwinąć lekarza za 1003 chyba, albo nie, 4, albo 5 razy z nim negocjowałem z 2500 tysięcy na 1000, także bardzo fajnie potem motywacja raczej, żeby nie schodziła poniżej 80, będę musiał pilnować. No ale na razie jeszcze jest albo 85, nie wiem, zobaczę. Także pamiętajcie też o właśnie, żeby jak najwięcej. Znaczy im więcej motywacji tym lepiej no. tak, tak to po prostu ujmę e, Dobra, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć Czy coś mi się tutaj zmieniło Nie wiem czy mi się liga uaktualniła Czy jeszcze nie O, już mamy pierwszą ligę Już tam się jakoś to tam zrobiło e, Bravery Football Club 3 punkty, jesteśmy na obecnie szóstym miejscu No i oby tak zostało, oby tak zostało. E, Tutaj 6-1, ktoś potężna wygrana 5-0, 5-1 4-0, 4-1 2-0 no, to są te, niestety te lepsze kluby. No i tutaj, tutaj będzie się na pewno działo. No, ja liczę na utrzymanie. Szkoda, że nie będę miał okazji pokrania w ósmej Lidze, bo wtedy e, mógłbym ulepszyć zespół i wtedy mogłoby być, e, załóżmy, tam przejście do góry, awans, dostałbym jakieś 200 tysięcy. No, a tutaj, no niestety, nie ma tego. Uuu, International Master Beta, tego? tutaj jeszcze nie byłem. E, tutaj jeszcze nie było mnie. Wow. Więc nie mam pojęcia, jak Wam o tym powiedzieć. Wiem, że Puchar Ligi, ja obecnie mam wolny los, ale o tym mówiłem już w wcześniejszym odcinku. Aha, i moi drodzy, bo to dostaję strasznie dużo pytań od was o sparingi treningowe i w ogólnie mecze, jestem bardzo zadowolony, dziękuję, że pytacie, ja bardzo chętnie, na chętnie bym zagrał ze wszystkimi, ale no nie ma oczywiście takiej możliwości, odpisuję jak tylko mogę, ale jeżeli tylko, tutaj mam zaplanowany już sparing treningowy oraz mecze towarzyskiego nie mogę rozegrać dopóki nie, nie odpadnę z pucharu. ale jeżeli tylko zagram ten sparing treningowy, to jest szóstego, to potem możecie mnie zapraszać, ja przyjmę najprawdopodobniej pierwszego, który mi wyśle zaproszenie. Bardzo dziękuję, że w ogóle, ogóle wysyłacie mi te sparingi, no bo ja akurat nie mam. Nie wiem, czy to mam w ogóle coś takiego jak. Zawodnik, akcje, Kupony, bo tu są to trening, no właśnie, to są te kupony, także to trzeba wydać coś od siebie, więc, więc no mówię jeszcze raz dziękuję za to, że ktoś, ktoś mi daje możliwość zagrania sparingu, bo jest strasznie miło. Z... Waszej strony, bo, 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 była, bo było chyba 3 czy 4 oferty. No a dzisiaj sobie losowo wejdziemy na 3 po prostu jakieś zespoły. Powiedzmy, wejdziemy na ciebie. Tutaj frytki z McDonald'a. Ciekawe, czy wygrałeś swój pierwszy mecz. 12 siły. Ostatnie logowanie 31, bardzo dobra. Widzę, że wcześniej już grałeś, założony, tak, tak. Nie, bardzo fajnie, no to pokażę jak, jak ci poszedł ten mecz dzisiaj. Udało ci się wygrać 2-0, gratulacje, ale zespołem, który jest prowadzi, prowadzony przez komputer, no, kontuzję załapałeś, No, ciekawie Dobra, no to kolejnego sobie przeszukamy z tutaj. A, jakby tutaj zabrać? No to na przykład Ciebie. Grasz od kiedy, o jesteś także Ostatnie logowanie 28 O czyli nieaktywny, jeżeli się dzisiaj nie logowałeś To nie wchodzę nawet bo Bo no potrzebuję O i będziemy robić Ja chyba będę robił tak, ja będę widział że ktoś jest aktywny I załóżmy logował się no tutaj, jeżeli aktywność będzie naprawdę na wysokim poziomie i ostatnie logowanie nie było załóżmy 3 dni temu, czyli wtedy, kiedy wrzuciłem filmik, to po prostu będę usuwał ze znajomych. Jeżeli będzie dobra ta aktywność, to po prostu by zostanie w moich znajomych, żeby po prostu zrobiło się miejsce dla ludzi, którzy naprawdę chcą grać i żeby były, była możliwość zapraszania No to, a dobra, ktoś kto jest na pierwszym miejscu, albo dobra, nie, czekajcie, czekajcie, ktoś kto jest dostępny tutaj. FC Ogrodowa, bo on jest na pewno dostępny, tak logowanie jest. Też zaczynał tak jak ja, założyłem 28, bardzo się z tego cieszę. U... U... Założę się, że trafił na kogoś naprawdę dobrego. Zaraz tutaj, no niestety ogrodowa przegrała, no ale już widzę. Już, widzę, że ten KS Gromgliwice ma siłę 28, no to jeszcze nie jest aż tak źle, ale już na pewno no, na pewno wiele mocniej. Aczkolwiek powiem ci, że gościu tutaj ma bardzo tak. O, tu, no, nie wiem, tutaj tu ma dobrze już prowadzony skład. Bo tak myślałem, że tutaj patrzę na nich pierwszych, tutaj. No, ale ale tutaj ma naprawdę nieźle prowadzony ten skład, więc nie mogę powiedzieć. Strasznie młodzi zawodnicy 20-21 lat będą dużo warci, naprawdę. z 100 formy, naprawdę nieźle. Także, no, szkoda, że. Przy... A, bo jeszcze zobaczymy sobie na jedną osobę. Proszę, gdzie tutaj mamy kogoś. A, ciebie, Young, boy, sturbo, zobaczmy. 52, ale. Pięknie, pięknie. Zobaczmy jak twój mecz dzisiaj Young Boys 4-2 wygrałeś, gratulacje, gratulacje, zobaczmy jak ci poszło tutaj ładnie do 3-0, potem były, da, no, czyli bez problemu wygrane widać duża przewaga twoja 100% tygra ofensywna on kick and rush, zobaczmy sobie jeszcze raz twoją drużynę, bo jestem, zaciekawiłeś mnie o. Bardzo ładnie, tutaj pięć talentów wyszkolonych. Konto premium kupione. Popatrzmy na twój herb. Stroje są. Oczywiście, jeżeli ma się konto premium, to można sobie herb wgrać oraz stroje. Znaczy, tam jest taki edytor strojów i można sobie to stadion bardzo ładnie też rozbudowany. No, muszę Ci powiedzieć, że zazdroszyć troszkę e, konta, bo naprawdę bardzo fajne. Aha, moi drodzy, jeszcze. Ok, na sam koniec, bo już kończymy odcinek, chyba nic mi nie zostało więcej do powiedzenia. Ej, poczekajcie, tutaj mam przegląd, szybko zobaczę, czy jeszcze chciałem o czymś powiedzieć Aha, jeszcze, okej, okay, zaraz wrócę do niego Ej, Tutaj zabrałem sobie kredyt na, pie, na 50 tysięcy Ponieważ, e, ponieważ potrzebowałem, bo zostało mi 6 tysięcy, potrzebowałem zrobić klub Teraz w sumie go mogę spłacić A spłacić, spłacić, spłacę A spół... nie, bo musi mi zostać Także jakby zosta dostałem tygodniówkę, to spłacę kredyt Potem oprocentowanie 4,65, także ono jest takie średnie no ale im lepszy, im lepszy doradca finansowy, tym oprocentowanie jest mniejsze, możemy większe kwoty pożyczać Lokaty są lepsze, chociaż na lokaty tak średnio polecam dawać Pieniądze, I tu jest sponsorzy, tutaj nic więcej raczej nie miałem, ustawienie takie jakie było Sparingi, dobra, no to gdzie ty jesteś, Young Boys Turbo, jesteś dostępny akurat i popatrzcie się bo wiele osób może po prostu chcieć szybko popatrzeć, jak jak ja zosta jak, jak mi idzie, co, jak, co się dzieje, to można zawsze kliknąć zostań fanem. Jak widzicie, czy chcesz zostać fanem menadżera Orina Tak powiedzmy, że chcę, bo mi się podoba jego klub, podobają mi się jego tutaj te wszystkie osiągnięcia, te wszystkie, jak one się nazywały, proporczyki i zostaję jego fanem i teraz, dzięki temu, że zostałem jego fanem, mogę sobie wejść tutaj i. On od razu się tutaj znajduje, mogę sobie go podpatrzyć. Tutaj jest mój kumpel, który też gra, też widać, że się logował. Jak mu poszło, zobaczymy sobie. O, jeden jeden z Elkozaki. Hmm. Zobaczmy, czy to jest dobry remis, czy po prostu nie wyszło. To jest bardzo dobry remis, to jest świetny remis. Wow, gratulacje ci serdeczne, bo zremisować z drużyną, która ma 30. Ty masz ile? 9 siły zobaczymy 9 siły i zremisować z drużyną, która ma 30 siły, to jest wow, naprawdę, genialnie. On stop, brak, brak taktyki, 51 zaangażowania 100%, także gratulacje. I tak moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Najprawdopodobniej kolejny będzie w czwartek dopiero. Po prostu po moim kolejnym meczu ligowym, no chyba, że wydarzy się coś, o czym będę musiał wam powiedzieć na pewno. Zobaczymy. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, to ja bardzo chętnie odpowiadam, sami widzieliście w tych filmach. Możecie też pisać tutaj, i tutaj też bardzo często odpowiadam, chyba że coś jest, znaczy nie no w sumie na wszystko odpowiadam, bo uznaję, że tutaj jak ktoś się zaangażował już to, o no tutaj sobie właśnie prowadzę konwersację, także dobra, to chyba tyle, Nagrywam więcej filmików z historii, ciekawe te filmiki, no hmm, tylko, że ciężko się je robi, a mi powoli już naprawdę w tej 13 się nie chce. Dzięki Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem.